Przestyczniowe spotkanie w tym czasie Bożego Narodzenia jest chyba spotkaniem najbardziej wymownym, bo wprawdzie uroczystość świętego Józefa przypada w marcu, później świętujemy też Józefa Robotnika, ale teraz w tym czasie, czy to Adwentu, czy później Bożego Narodzenia, to codziennie słyszeliśmy o tym, co działo się w Nazarecie, o tym, co działo się w Betlejem, o tym, co działo się w Ein Karem, o tym wszystkim, z czym bardzo mocno związany był święty Józef. A zatem święty Józef, patron tego miejsca, patron naszych rodzin, patron Kościoła Świętego, ale też, jak to tu świętujemy, patron życia i patron tych wszystkich, którzy tego życia bronią. A z drugiej strony liturgia tych dni po Bożym Narodzeniu, po oktawie, kiedy zbliżamy się do uroczystości Objawienia Pańskiego, ukazuje nam pierwszych uczniów, a właściwie Jezusa, który rozpoczyna swoją publiczną działalność, który powołuje uczniów, pokazuje nam, można powiedzieć, na nowo, bo przecież Jan Chrzciciel był też patronem Adwentu, ale właśnie tego Jana Chrzciciela, który, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, wskazuje na Pana Jezusa. I te dwie rzeczywistości, z jednej strony narodzenie, z drugiej strony rozpoczęcie publicznej działalności przez Pana Jezusa, głoszenia Ewangelii i tego wszystkiego, co ostatecznie doprowadzi do odkupienia człowieka. I chciałbym za chwilę przejść do Józefa i Jana Chrzciciela, bo myślę, że warto porównać tych dwóch wielkich świętych, tych dwóch wielkich bohaterów biblijnych i zobaczyć, w jaki sposób możemy ich naśladować. Zresztą po to zgromadziliśmy się na Eucharystii i o to się modlimy, żebyśmy wpatrzeni w tych świętych wypraszali ich wstawiennictwa, orędownictwa, ale też starali się ich naśladować w ich odkrywaniu Pana Boga. Ale zanim do tego dojdziemy, to ponieważ fragment dzisiejszej Ewangelii był z Ewangelii świętego Jana, to chciałbym zwrócić uwagę na pewną czasowość, która tutaj się pojawia. Na początku Ewangelii, w tym pierwszym rozdziale i w pierwszym wersecie drugiego rozdziału mamy dokładnie określony cały tydzień tego początku, kiedy Pan Jezus rozpoczął publiczną działalność. Jak dobrze się wczytamy, to tam co chwilę mamy powiedziane nazajutrz i później trzeciego dnia. Jak policzymy te dni, to mamy rzeczywiście tydzień. I to jest drugi wielki tydzień w Piśmie Świętym. Pierwszy był na początku, kiedy w Księdze Rodzaju mamy cudowny poemat, gdy Bóg stwarza świat, stwarza człowieka. I wszystko to jest ujęte w 7 dni. Stworzenie świata, człowieka, kończy się wszystko szabatem, dniem odpoczynku. A teraz mamy drugi tydzień, kiedy Pan Jezus rozpoczyna dzieło odkupienia człowieka, głosi Ewangelię, wzywa do nawrócenia. I w Ewangelii świętego Jana będzie jeszcze bardzo mocno zaznaczony trzeci, ten naprawdę wielki tydzień, tydzień męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A zatem tutaj, w tym fragmencie, na początku Ewangelii świętego Jana, rozważamy to wszystko, co rozpoczęło się w Betlejem, kiedy Józef wraz z Maryją przyszli tam, kiedy Maryja narodziła Jezusa Chrystusa, który rozpocznie publiczną działalność i ostatecznie wybawi nas poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I w tym kontekście będziemy patrzeć na wszystkie wydarzenia i też w tym kontekście patrzymy, odczytujemy wszystkie wydarzenia naszego codziennego życia. Przejdźmy teraz już do Józefa i Jana Chrzciciela, bo to jest takie cudowne. Właściwie ten początek Ewangelii świętego Jana przygotowuje nas do uroczystości, która przed nami, a która bardzo mocno splata się z narodzeniem Chrystusa, bo przecież już niedługo będziemy świętować Objawienie Pańskie. Nam to przede wszystkim kojarzy się z mędrcami, którzy przychodzą ze wschodu, ale to także Kana Galilejska i to także chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jezus objawia to, kim jest. Jezus objawia i zaprasza człowieka do tego, żeby go naśladować, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, żeby pójść i zobaczyć, gdzie mieszka. Pierwsze takie doświadczenie Jana Chrzciciela, który stoi dzisiaj bardzo mocno w tym fragmencie Ewangelii i to tak bardzo dosłownie. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży.
I ta postawa stojąca, to jest jasne. Jan stał, przypatrywał się, pouczał swoich uczniów, zobaczył Jezusa, na niego wskazał. Ale myślę, że możemy na to spojrzeć też trochę głębiej, trochę bardziej, w sposób duchowy, że ta postawa stojąca, to, że Jan stoi w tym samym miejscu, to jest symbol tego, że Jan rzeczywiście w swoim życiu jest uformowany. Jest tym, który stoi na mocnym fundamencie prawa Bożego i odkrycia tego, co właściwie Pan Bóg ma mu do powiedzenia. Bo przecież głos Boży wyprowadził tego Jana Chrzciciela na pustynię, gdzie ten prorok Starego Testamentu, który właściwie wchodzi już w Nowy Testament, zwiastuje, przygotowuje się do tego, żeby zwiastować tego, który idzie za nim, Mesjasza, Zbawiciela świata. I to jest coś bardzo potrzebnego i fundamentalnego. W odniesieniu do Józefa Ewangelia mówi o tym, że Józef był mężem sprawiedliwym. To jest ewangelista święty Mateusz. I ta sprawiedliwość to jest właśnie to samo odniesienie, które tutaj jest użyte w kontekście postawy świętego Jana. Że on jest osadzony, że on stoi, że on wypełnia prawo Boże. Że to jest absolutny fundament, żeby pójść dalej. Trzeba nie tylko Pana Boga odkryć, ale trzeba stanąć w tej postawie zawierzenia Panu Bogu i wierności Jego prawu. Myślę, że tutaj możemy przywołać chociażby postać tego bogatego młodzieńca, który w pewnym momencie przybiega do Pana Jezusa i prosi Go, czy właściwie pyta: nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. I Jezus od tego zaczyna. Jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, to zachowuj przykazania. To jest fundament, zanim Pan Jezus pójdzie dalej, zanim czegoś innego będzie od Niego żądał. Z kolei po drugiej stronie tej postawy stania na swoim miejscu i odkrycia prawa Bożego stoi ten bogacz z przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Jak to jest ładnie o nim powiedziane, zresztą nie znamy jego imienia, znamy imię tego biedaka, to był Łazarz. Natomiast ten bogacz jest określony właśnie tylko tym mianem. Bogacz, który dzień w dzień świetnie się bawił. Ten stoi, odkrywa Pana Boga, a ten dzień w dzień świetnie się bawił. Także jakie przeciwieństwo, a z drugiej strony jaki przykład dla nas, żeby iść w tym życiu codziennie odkrywając Pana Boga, który po prostu mnie prowadzi, i być Jemu wiernym. Być tym człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy tym, który w Bogu pokłada swoją nadzieję, który zachowuje to przykazanie, to prawo Boże, daj Boże, od swojej młodości. To jest pierwsze podobieństwo między Janem Chrzcicielem i świętym Józefem, ale idźmy dalej, bo tych podobieństw jest więcej. Otóż kiedy Pan Jezus przechodzi i Jan Chrzciciel go widzi, to wskazuje na Jezusa, tak jak mówiłem, mówiąc: oto Baranek Boży, i dwaj Jego uczniowie, Andrzej i drugi uczeń. Ten drugi uczeń nie jest nazwany, a kiedy ten uczeń nie jest nazwany, to znaczy, że ewangelista zaprasza nas do tego, żeby samemu stanąć w tym miejscu. Zresztą tak samo jest na przykład w kontekście uczniów idących do Emaus po zmartwychwstaniu Chrystusa. Jeden jest nazwany, a drugim to jesteś ty. Żeby dać się zaprosić, wciągnąć w tą historię ewangeliczną, w tą historię objawienia Słowa Bożego. I wtedy Jan pozwala swoim uczniom odejść. To jest niesamowita postawa takiego ogołocenia się, taka postawa ogromnej pokory. On miał swoich uczniów, on ich kształtował, on ich wychowywał, a później przekazał tych swoich uczniów. To jest niesamowite. Pozwolił im odejść, bo tak jak powie tym, którzy przyjdą do niego z Jerozolimy i będą pytali, kim on jest, to on powie, że jest tylko głosem. Nie jest słowem, bo słowo przyjdzie później. Słowo idzie za nim. Za nim idzie ten, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Ale on jest tylko tym głosem, żeby to słowo mogło wybrzmieć i żeby mogło być usłyszane i przyjęte. I to samo widzimy w życiu świętego Józefa. Ta ogromna pokora tego opiekuna Syna Bożego, tego, który idzie za wolą Pana Boga i rzeczywiście w kontekście swojej relacji z Matką Przenajświętszą, ale też później w kontekście relacji z Jezusem Chrystusem. Kiedy popatrzymy na świętego Józefa i Matkę Przenajświętszą, którzy po trzech dniach poszukiwań
odnajdują 12-letniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej, to słyszymy tam takie słowa: czemuście mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem przebywać w tym, co należy do mojego Ojca? Tego słucha Józef, opiekun Jezusa, jego ojciec, ten, jak wszyscy mnie mają, rodzony, ten, który go zrodził. Natomiast Józef jest tylko opiekunem i słyszy te słowa i rzeczywiście przyjmuje tą wolę Bożą. Nie rozumieją tego. Maryja zachowuje te sprawy w swoim sercu, ale pokornie to przyjmują. To jest takie niesamowite, że wiele rzeczy jest bardzo trudnych, a jednak po śnie swoim Józef wziął swoją małżonkę do siebie. Idzie, spełniając pokornie wolę Pana Boga, który układa sprawy czasem zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Józef jest tak samo jak Jan Chrzciciel, bardzo pokorny, jednocześnie bardzo wierny i oddany Panu Bogu. Potrafi rezygnować z tego, co swoje, z mojego pomysłu i realizować wolę Pana Boga. Myślę, że te fragmenty to są taką wersją Józefowego: oto ja, sługa pański. Tak jak Matka Boża powiedziała to w Nazarecie: oto ja, służebnica pańska. Tak samo Józef zrzeka się tej swojej woli: niech mi się stanie według Twego słowa. Patrzymy dalej na naszego Jana Chrzciciela i na świętego Józefa, naszego patrona. Otóż kiedy przychodzi do momentu, kiedy trzeba stanąć na nogi i rzeczywiście świadczyć o Bogu i wypełniać swoją posługę, to zarówno Jan Chrzciciel, jak i święty Józef nie boją się brać spraw w swoje ręce. To jest takie niesamowite, że z jednej strony to są bardzo ludzie pokorni względem Pana Boga, ale z drugiej strony bardzo świadomi swojego posłannictwa i powołania. To jest takie cudowne, kiedy na przykład słyszymy Jana Chrzciciela, który patrząc prosto w oczy potrafi wypominać pewne rzeczy, prowadząc tych, którym mówi, do nawrócenia. Mówi takie nawet mocne słowa: plemię żmijowe. On jest rzeczywiście tym, który wie, co ma robić. On przychodzi, podejmuje decyzję o tym, żeby zanurzać, żeby chrzcić. Wreszcie, kiedy przyjdzie właściwie niemal koniec jego życia, to pójdzie do Heroda i powie: nie można ci brać żony swojego brata za swoją żonę. To nie jest człowiek, który się chowa, który nie wie, co ma robić, który właściwie lepiej, żeby nic nie mówić, po co tam się wychylać. To jest człowiek, który rzeczywiście bierze sprawy w swoje ręce, te sprawy, które zlecił mu Pan Bóg. I to samo w kontekście świętego Józefa. To jest niesamowite, jak czytamy ten opis wędrówki do Betlejem. Józef wziął małżonkę swoją ze sobą i poszli do Betlejem, do miasta Dawidowego, bo był z rodu Dawida. To Józef bierze, decyduje i tak samo później, kiedy mamy ten opis już pobytu w Betlejem, kiedy Józef dowiaduje się, że Herod wydał taki, a nie inny nakaz, żeby mordować małe dzieci, to wstał, wziął swoją małżonkę, wziął dzieci i poszedł do Egiptu. Po powrocie z Egiptu, ponieważ w Jerozolimie i w Judei panował syn Heroda Wielkiego, Archelaos, jeszcze gorszy okrutnik niż jego ojciec, udali się z powrotem do Nazaretu. To są decyzje Józefa, bo on jest głową tego domu. Jego postawił Pan Bóg jako opiekuna, jako oblubieńca Przenajświętszej Dziewicy, opiekuna Jezusa Chrystusa. A zatem ta pokora wcale nie zakłada, że ja tak właściwie nie będę wiedział, po co żyję i tak właściwie: Panie Boże, zrób ze mną, co chcesz. Owszem, zrób ze mną, co chcesz, ale jednocześnie daj mi siłę do tego, żebym tak jak święty Józef, tak jak Jan Chrzciciel, walczył o swoje powołanie, o swoją rodzinę, walczył o życie, o to wszystko, co Pan Bóg mi daje. Ale idźmy dalej, bo ta wędrówka jest dosyć długa, ale jednocześnie bardzo ciekawa i pasjonująca, bo tak jak mówię, zawsze te fragmenty Biblii i te życiorysy świętych staramy się odnosić do siebie samych. Zarówno w życiu Jana Chrzciciela, jak i w życiu świętego Józefa, myślę, że to jest nam bardzo bliskie, pojawia się moment zawahania, moment wątpliwości. Dlaczego nam to jest blisko? Bo my wszyscy mamy wątpliwości, zawahania, czasami nie mamy siły, czasami myślimy, że już nie damy rady. I czasem człowiek to wypiera: no Panie Boże, przecież jestem chrześcijaninem, to się nie godzi, przecież mam Boga. Jasne, że mam Boga i tego Pana Boga trzymam mocno, bo bez Niego sobie nie poradzę.
Ale tak po ludzku Pan Bóg nas przerasta zupełnie i czasem nie rozumiemy Jego dróg. Czasem po prostu nie wiemy, w jaką stronę podążać. W Ewangelii Świętego Łukasza w 7 rozdziale jest taki fragment, kiedy Jan Chrzciciel przebywa już w lochu, w pałacu Heroda. Najprawdopodobniej był to Macheron po drugiej stronie Morza Martwego, dzisiaj na terenie już Jordanii. I tam właściwie pewnie robi sobie takie resume ze swojego życia. Patrzy na to, co było. No, być może spodziewał się, że rzeczywiście ten, który idzie po nim, zacznie w ten, a nie w inny sposób działać. A tymczasem, no owszem, pojawiają się jakieś wieści o Chrystusie, ale to nie jest to, na co oczekiwał. I tak sobie myślę, że siedzi w tym więzieniu i zastanawia się, czy to na pewno to, czy to dobrze odczytałem swoje życie, swoje powołanie. I co robi w tym wszystkim? Nie załamuje się, ale woła swoich uczniów i prosi, żeby poszli do Jezusa i zapytali Go, czy to jesteś Ty, czy innego mamy oczekiwać. Nie, problemem nie są wątpliwości, jakieś doświadczenia, jakieś pytania, bo mamy je wszyscy, święci je też mieli. Ale myślę, że to, co ważne, to żeby zrobić z nich właściwy użytek, żeby odnieść je do tego, który może udzielić odpowiedzi. I rzeczywiście, kiedy Jan Chrzciciel posłał te swoje sługi, czy swoich przyjaciół, swoich uczniów do Pana Jezusa, to Jezus zaczyna pokazywać, co się dzieje. Pokazuje też konkretny fragment z księgi proroka Izajasza. I rzeczywiście to wszystko łączy się w jedno. I kiedy przychodzą, oznajmiają to Janowi Chrzcicielowi, to Jan Chrzciciel znajduje w tym wszystkim odpowiedź na swoje pytania, wątpliwości. I z takim spokojnym, pewnym sercem idzie dać świadectwo prawdzie. I to samo w wypadku świętego Józefa. Tak jak już mówiłem o tym fragmencie, był człowiekiem sprawiedliwym i chciał tak po ludzku to wszystko załatwić, bo nie rozumiał, chciał oddalić swoją małżonkę od siebie. A tymczasem, kiedy zwraca się do Pana Boga, to Pan Bóg objawia mu swoją wolę poprzez sen i rzeczywiście święty Józef wstaje, budzi się, wstaje i bierze swoją małżonkę do siebie. Nie to, że mamy wątpliwości, jest problemem, ale zależy, co z tymi wątpliwościami, pytaniami robimy. Jeżeli idziemy do Boga, jeżeli u Niego szukamy odpowiedzi, to rzeczywiście wszystko jest na swoim miejscu, wracamy umocnieni, spokojem serca i idziemy dalej w naszą wędrówkę. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo to wszystko prowadzi do jakiegoś takiego ogromnego finału, albo inaczej mówiąc językiem biblijnym, do spełnienia. Do tego, żeby złożyć swoje życie w ofierze. Tak jak to było w życiu świętego Jana Chrzciciela. On jest wierny prawdzie aż do końca. Znowu, nie boi się, staje przed Herodem i ponosi konsekwencje swoich czynów. Ponosi konsekwencje tego wszystkiego, co jest świadectwem o prawdzie. Ile razy mógłby powiedzieć, że właściwie to ja się pomyliłem, właściwie to nie moja sprawa, właściwie to nikogo to nie powinno obchodzić, co ty tam robisz w swoim domu. A jednak Jan Chrzciciel świadczy o tym względem Heroda, płacąc za to swoją głową i to dosłownie, bo rzeczywiście, tak jak wiemy, głowa Jana Chrzciciela została przyniesiona na srebrnej misie. I to samo Józef, który bierze odpowiedzialność i spełnia swoje życie, życie opiekuna Pana Jezusa, życia oblubieńca Matki Przenajświętszej do samego końca w wierności. Nie zostawia, nie ucieka, nie wycofuje się, ale jest z nimi do samego końca. Myślę, że to jest znowu piękna rzecz, która bardzo nam jest dzisiaj potrzebna. Wtedy, kiedy się modlimy, wtedy, kiedy dajemy przykład naszego życia, wtedy, kiedy umacniamy naszych najbliższych. Czasem człowiek mógłby się wycofać, czasem człowiek mógłby w pewne rzeczy nie wchodzić, a jednak właśnie ta prawda Boża tak bardzo delikatnie, ale przez nasze życie, przez nasze słowa, przez nasze postępowanie, tak jak w wypadku Jana Chrzciciela i świętego Józefa, zostaje na ten świat przyniesiona. I prawda świadczy sama o sobie. I nawet wtedy, kiedy rzeczywiście za tą prawdę ponosimy cenę, to tak jak w wypadku świętych męczenników, posiew chrześcijan to jest właśnie krew męczenników. To jest takie cudowne i myślę, że w takich sytuacjach, kiedy będzie trudno być wiernym aż do końca,
warto modlić się o tą wierność, o tą siłę do świętego Józefa i Jana Chrzciciela. I na sam koniec wróćmy jeszcze na chwilę do tego fragmentu Ewangelii świętego Jana. Bo tu mamy taki cudowny dialog, dialog, który tak bardzo zapadł w serce umiłowanego ucznia, że do końca życia zapamiętał nawet godzinę, w której to miało miejsce. Tu jest tak bardzo delikatnie zaznaczone, że to wszystko, co miało miejsce, to pierwsze spotkanie z Panem Jezusem, dokonało się koło godziny 10. Oczywiście tu chodzi o 10 godzinę dnia, bo w ten sposób liczono czas w tamtym momencie, w tamtej kulturze, w tamtym świecie, że kiedy był wschód słońca, to była pierwsza godzina i później te 12 godzin dnia. A zatem jesteśmy gdzieś koło godziny 16, 17, trochę wcześniej niż teraz. Jan pisze tą swoją Ewangelię pewnie pod koniec życia, kiedy już jest dojrzałym mężczyzną, a mimo wszystko dokładnie pamięta nawet godzinę, kiedy po raz pierwszy spotkał się z Panem Jezusem. Jak to spotkanie musiało zapaść w jego serce, jak ta miłość, która się zrodziła, bo tak właśnie się określa w tej Ewangelii umiłowany uczeń, jak ona musiała być piękna, wielka i wspaniała, że takie zostawiła ślady. I to jest jedna rzecz, to spotkanie z Panem Jezusem, które przemienia nasze serce, które zostawia niezatarty ślad. Ale druga rzecz to jest to zaproszenie Pana Jezusa. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Przecież wiemy z dalszego fragmentu Ewangelii, że Pan Jezus nie miał gdzie głowy skłonić. Ptaki mają gniazda, lisy mają nory, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy mógł skłonić. A zatem oczywiście prowadzi ich do swojego mieszkania, do domu, do miejsca, w którym w tym danym momencie mieszkał. Ale też chyba trzeba to odczytać trochę głębiej, że przecież skoro Jezus nie miał swojego miejsca tutaj na ziemi, a jednocześnie mówił w czasie ostatniej wieczerzy, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, to znaczy, że miejscem Jego zamieszkania był Bóg Ojciec. Był ten, do którego bardzo często udawał się, chociażby w nocy, żeby modlić się i całą noc spędził na modlitwie do Boga Ojca. To był ten, któremu całkowicie okazał posłuszeństwo, mówiąc: Ojcze, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. Niech się dzieje Twoja wola. Jaki to cudowny obraz i ci uczniowie, którzy są zaproszeni, żeby zobaczyć, gdzie Jezus mieszka, poprzez Niego odkrywają Boga Ojca, albo inaczej Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I myślę, że to jest klucz do tego, żeby odkryć na nowo to miejsce swojego zamieszkania, ten dom, do którego zaprasza nasz Ojciec. My tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami, nasza ojczyzna jest w niebie, ale dzięki Chrystusowi my możemy już tu mieć udział w tym domu, w którym mieszka Bóg Ojciec, w tym domu, którym jest łono Ojca. To jest takie niesamowite, ilekroć będziemy zastanawiać się, zresztą tematem tego naszego dzisiejszego spotkania jest rodzina, w której mieszka Pan Bóg. Ilekroć będziemy zastanawiać się, w jaki sposób w tej naszej rodzinie może zamieszkać Pan Bóg. Co zrobić jeszcze, żeby ten Pan Bóg był tam obecny? To właśnie dajmy się pociągnąć Chrystusowi. Chodźcie, a zobaczycie. Pójść za Panem Jezusem, dać Mu się poprowadzić, podglądać Go w tej Jego takiej bardzo intymnej relacji z Bogiem Ojcem, w Duchu Świętym i naśladować to miejsce zamieszkania, jak najczęściej przebywać tam, gdzie przebywa Jezus. Wtedy będziemy odkrywać Pana Boga. Wtedy tak jak w wypadku umiłowanego ucznia, ta miłość będzie coraz większa, coraz bardziej gorliwa w moim sercu i coraz większe ślady będzie zostawiała. Już nie tylko takie ślady, że będziemy dokładnie pamiętać godzinę, że będziemy pamiętać różne przeżycia, bo te przeżycia są ulotne, mniej lub bardziej. Ale przede wszystkim będziemy przeżywać i doświadczać samego Boga, który umacnia, który prowadzi, który przynosi pokój, który rozpędza różne wątpliwości i daje odpowiedzi na pytania. I w tym wszystkim, w tym odkrywaniu Pana Boga, w tym podążaniu za Chrystusem, w tym otwieraniu się na działanie Ducha Świętego, niech nam przewodniczy święty Józef i Jan Chrzciciel, których dzisiaj czcimy jako patronów tego naszego spotkania, tej naszej Eucharystii tutaj w tym cudownym sanktuarium. Amen.